I ciekawostki, jeżeli chodzi o Metalheada, są takie, że muzyka z tego poziomu przypomina tą z świata domowego, w sensie tego, który teraz zwiedzaliśmy. I jest to jeden z kilku poziomów, gdzie Spyro do niego przybywa, nie robiąc charakterystycznego powietrznego salta w tył. Oczywiście to w oryginale były ciekawostki, bo tutaj, jak widzicie, coś innego zrobił. I tu mamy 500 klejnotów do zebrania, ale powiem wam szczerze, że to nie jest wcale takie ciężkie, zważywszy na to, że wszystko jest blisko siebie. Jeśli chodzi o wspomnienia z tego bossa, są takie, że ten boss był... Damn it! Ten boss był naprawdę w porządku. Nie żywię do niego żadnych uraz. Powiem szczerze, że był naprawdę spoko. Jedyne czego nie lubiłem, to... Szczerze nie wiem. Ale dobry sobie dzisiaj dzień wybrałem na nagrywanie, to muszę przyznać. Dzisiaj jestem pełen energii i jutro to w sumie prawdopodobnie sobie zrobię dzień luzu, bez żadnych nagrywek ani nic. Żeby sobie tak trochę odpocząć jeden dzień i możliwe, że się pojutrze za Ratcheta zabiorę. A mogę o tym powiedzieć dlatego, że Spyro pochodzi w końcu od Insomniac, co nie? A wiecie, Spyro to Insomniac i Ratchet też to Insomniac. Tylko że Spyro to dawniej Insomniac, a Ratchet aktualnie Insomniac. 38! I w dół. Czemu mi się wydaje, że tu była w oryginale skrzynka z życiem? Tak jakoś mi się skojarzyło, nie wiem czemu. Okej. Kluczyk! Myk do góry. Tam jest żyćko. Widzę dokładnie. Moje oczy widzą. Widzą życie. 39 zresztą życie. I do przodu. I myk, kurde. Dobra. 204. Bardzo ładny wynik. I orangutany, proszę zgińcie tutaj, ponieważ nie chcę was widzieć. Jesteście obrzydliwe. Nie chcę na was patrzeć, nie chcę was znać. No teraz nie będziemy musieli robić żadnych backtrackingów, bo już będziemy mieli 100%. Na dobrą sprawę, bo tam w późniejszej części tego poziomu, poza walką z bossem, jest jeszcze... Tutaj coś jest? Nie, tutaj nic nie ma. Tam jeszcze jest coś takiego, że... Aha, bo tutaj jest zejście. Dobra, nie ogarnąłem. Co chciałem powiedzieć, tam po prostu jest poza walką z bossem, to jeszcze trzeba szukać skrzynki. Właśnie, do której ten klucz będzie pasował. Sadiki! Metal Głowa nie może się doczekać spotkania. Zaatakowanie słupów powinno mu odciąć zasilanie. Jezus Maria, Metal Głowa, Jesus Christ! To tłumaczenie! Naprawdę nie mam nic do dubbingu polskiego, ale czasami te tłumaczenia są takie. I to nie mówię, żeby urazić czy coś. Po prostu uważam, że okej, tłumaczenie jak to dla dzieciaków, bo dzieciaki tak właśnie między innymi by se tłumaczyły. Ale szczerze, jak gra starszy odbiorca, to tak dziwnie brzmi. Takie Metal Głowa. Fuj. Fujka, fujka. No i to jest to, kurde. Mamy to, co chciałem zebrać. Jakoś tego uniknąłem, okej. I zaraz Metalhead padnie.
Proszę bardzo. Tak żeśmy go załatwili. Ale mi to była naprawdę konfrontacja z bossem, serio. No nic tak bardziej żałosnego nie było dawno. No dlatego ja nigdy nie będę uważał, że bossowie w Spyro jedynce to są jacyś tacy, nie wiem, wyjątkowi, bo nie wyróżniają się niczym od tych typowych przeciwników, a to jest troszeczkę takie błędne, bo biorąc pod uwagę, że bossowie powinni się wyróżniać atakami chociażby od takich typowych przeciwników, a tutaj co mamy? Tutaj mamy tak naprawdę przeciwnika, który nie wiedzieć czemu dostał jeszcze... Nie wiem, kurde, dostał jeszcze... Zaszczyt ma taki, że został nazwany bossem, bo serio, dla mnie coś takiego nazwać bossem to... Trochę wyolbrzymienie. O! Gdzieś zostawiłem dwa klejnoty, ciekawe gdzie. A, tutaj. Spoko. Przeoczyłem, bo w sumie nie mam Sparksa. Więc nie mam jak nawet sprawdzić. Poziom ukończony w 100%. Zarąbiście. Wychodzimy stąd. Opuszczamy ten poziom. I w taki oto sposób zaliczyliśmy... Kolejne dwa światy na jednej sesji nagraniowej. Jestem dumny, szczerze. Nawet bardzo dumny. I chyba to by było na tyle. Nie wiem, szczerze. Może jeszcze zrobimy sobie w sumie 100% Dreamweavers i poziom lotniczy, bo czemu by nie? Zobaczymy zresztą. Od razu czuję się lepiej, wiedząc, że uratowałem. Wskakuj do balon, gotowy do podróży? Ta, lecimy sobie już na tkacze marzeń, że tak powiem. Czyli do świata tkaczych marzeń. Innymi słowy, do Dreamweavers. I tutaj niestety nie mam żadnych ciekawostek przygotowanych, bo szczerze ten świat będę robił już na spontanie totalnym. Aczkolwiek ciekawostki o samym świecie Dreamweavers przygotuję w następnej sesji, tak jak zaległe ciekawostki o Speedwayu, który tutaj również znajduje się. Tak od razu powiem. No bo niestety się nie przygotowałem, nie będę tego ukrywał. Sądziłem, że zakończę to na tych dwóch światach, ale zrobię jeszcze 100% tego, w sensie hubu i poziom lotniczy. A jak nie, to najwyżej tylko hubu. I tyle. Jezu, jak ja kocham ten świat. Chociażby przez początek, tutaj ten soundtrack jest epicki. Uwielbiam go. Naprawdę, mówię to bez żadnych skrupułów, autentycznie. I tutaj musimy brać pod uwagę to, że mamy tutaj Gnorka, który... Ma tutaj takie działko. Czekajcie, może go... O, widzicie tam, widzicie takie działko? On tym działkiem strzela właśnie w te... Białe tutaj Gnorki i te tutaj. I ogólnie we wszystko, co tutaj jest. I on... Ma za zadanie pomniejszyć i powiększyć. W sensie ta cała broń, z której on strzela, to ona powiększa i pomniejsza wrogów. Czyli przeciwników naszych, innymi słowy. O, i pajacyk. Siema. Tutaj jest w ogóle życie, które sobie weźmiemy. 41. Oczywiście, że tak. I mamy smoka, którego uratujemy. Mazi! Nic ponie, których tu spotkasz, są niezniszczalni, ale to nie powinno cię powstrzymać przed atakiem. Dla mnie bomba! Ta, nic ponie. Ale generalnie właśnie mówię. Jeden z tych nic poni jest za starami działka, które pomniejsza i powiększa wrogów. Tak to teraz po ludzku wytłumaczyłem. I jestem z siebie dumny. Ale powiem, że nawet ładny wynik, jeżeli chodzi o zbieranie żyć, biorąc pod uwagę, że mówię, no w oryginale tyle bym żyć nie zdobył, a jakbym zdobył to maksymalnie, mówię, 30 coś i to na tym by się skończyło. Ale na pewno nie zebrałbym blisko 50, to mogę wam, was zapewnić. 300 mamy tutaj klejnotów, to nie jest dużo, to dobrze, że się podjąłem 100% teraz, no bo naprawdę, to nie jest dużo.
Tak, jak one są większe, to bardziej pajacują, hehe. Ale teraz, gdy są mniejsze, no to nie mają jak popajacować, bo kurde się boją. I tu jest w ogóle nasz boss, Jacques. A tu mamy drogę do balonisty, którą sobie już właśnie zaliczyliśmy. I teraz dostańmy się tutaj. A czemu by nie? O, mój ulubiony poziom, Lofty Castle, albo wyśniony zamek. Naprawdę, to jest mój ulubiony poziom. Najbardziej uwielbiam soundtrack w Lofty Castle.